składając, że wnioski przekaza do projektu budżetu są... Chodzi proceduralnie, że to ja nie głosuję, już nie podam rada na tym głosuję, nie? Mam nadzieję, że to się zdążył przekazać. Postaram się, jak już nie widziałem. Generalnie wnioski do budżetu mogą składać wszyscy do projektu i ten projekt zawsze przygotowuje burmistrz, a potem jest poddawany pod głosowanie rady. Nie ukrywam, że zaskoczony jestem, że Komisja Oświaty zrobiła rozpoznanie i ustosunkowała się do współpracy partnerskiej z tą miejscowością ukraińską, a Rada podjęła decyzję inną, no, ale to nasz wybór. Panie Burmistrzu, mam takie zapytanie. Około godziny 11 głosowaliśmy, było głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego stulecie niepodległości w polskim mieście Wieżyca. A na stronie gminy od świtu jest plakat już, że ten pomnik będzie, odsłonięcie 6 października i tak dalej. Czy to nie jest takie urzędnicze FOPA? Następna sprawa. Proszę Państwa, ten czas szybko leci. Leci bardzo. Ja nie zauważyłem, żeby ktoś zauważył, ale no może tak zauważę, skąd zauważyłem. Właśnie 10 lat temu, w 2008 roku, pojawiły się pierwsze egzemplarze Gazety Wełżyckiej. I ja w jednym z tych pierwszych egzemplarzy znalazłem taki manifest pana Józefa Kasprzaka. Pozwolę sobie fragment znacząco przeczytać. Szanowni Państwo, Gazeta Nasza ma, okazując się średnio co miesiąc, docierać do Państwa domów, mówić o naszych sprawach, naszym życiu, z jego dobrymi i tymi mniej trudnymi stronami. Ma nas informować, umacniać, a przede wszystkim jednoczyć i pomagać w budowie małej ojczyzny. Jest wokół nas wiele spraw, którymi chcemy się pochwalić oraz te, na które chcemy się poskarżyć. Te sprawy trzeba odkrywać, doceniać i promować. Państwo w swych środowiskach spotykacie się z tymi zjawiskami. Znacie swoje ulice, wsie. Mimo, że są małe to rzeczy, dzieją się tam rzeczy wielkie i ważne, tworzone przez wielkich ludzi. Nasza społeczność musi nieustannie upokarzać się w obywatelskie postawy, których, powiedzmy szczerze, nie mamy aż tak zbyt wiele. Często też są one uśpione, przygaszone lub ignorowane. Niejednokrotnie tuż obok nas pojawiają się piękne inicjatywy, ale też zło i krzywda, z którą trudno walczyć w pojedynkę. Warto o tym pisać, nagłaśniać. Najważniejsze 10 lat Gazety Wełżyckiej. Następna sprawa, panie burmistrzu. Sprawa jest tak chyba już w cudzysłowie stara, jak pan jest burmistrzem Wełżyc. Dotyczy drogi wewnętrznej na osiedlu Pocztowa i dojazdu do dwóch wspólnot osiedla. Podczas zebrania wszystkich komisji, no niestety w atmosferze skandalicznej retoryki, został przyjęty taki wniosek mający na celu rozwiązanie problemu. No i my oczekujemy, że ktoś ruszy, że ktoś wyciągnie rękę w kierunku działania. Pan burmistrz dużo mówi też na ten temat, ale my oczekujemy jakiegoś zebrania pana burmistrza ze wspólnotami, z mieszkańcami tego, no i w celu wypracowania sposobów i etapów konkretnych już działań w tej sprawie. Oczekujemy gestu ze strony gminy. Jeszcze jedna rzecz. Panie burmistrzu, w czerwcu tego roku podczas Dni Wełżyc zaistniał taki incydent autorstwa pana burmistrza. Jeśli pan chce, to może się pan do niego odnieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Komisja, panie radny, przypomnę, że głosowanie nad budżetem na pomnik miało miejsce w maju. Mówiłem chyba o tym na komisji. Na komisji chyba. To, że teraz ta uchwała została przedstawiona na sesji, może mi się to udało zrobić miesiąc wcześniej, ale też po podjęciu decyzji, że pieniądze
tej uchwały z maja, to byśmy mieli piękną uchwałę do Republika, ale bez środków finansowych na ten cel, czyli nie ma. Także tak to wygląda. Gazeta Wałbrzyska, co pytający miał na myśli? Nic, zauważyłem. Nie wiem, co on chodzi. 10 lat. Nie wiem, jak się odnieść do tego, bo Gazeta Wałbrzyska nie ma 10 lat. Ma dużo więcej niż 18 chyba lat nawet. 98, może ma 20 lat już, a nie 10. Wspólnota i drogi. Może pan Sulenta po raz kolejny wyjaśnić, ile spotkań było z mieszkańcami wspólnot w naszej gminie w poprzedniej kadencji. Jeśli pan radny chce się spotkać z mieszkańcami jeszcze w tej kadencji, no to mogę tylko odpowiedzieć, że trochę za późno, bo te spotkania nic nie wniosą w tej chwili do sprawy. Wszystko, co tam zapadnie, nie będziemy jakiegoś większego znaczenia, bo to już kto inny będzie o tym decydował. Może się tak zdarzyć, że wszyscy startują do rady i będą radnymi. Może się tak teoretycznie zdarzyć, że wszyscy się spotkamy tutaj razem. Ale może się tak również nie zdarzyć, więc ta dyskusja nie ma jakiegoś większego sensu. Do Dni Wałbrzyc nie będę, że tak powiem, sprowadzał się do pewnego poziomu dyskusji. Panie radny, nie będę cytował pańskich pism, wypowiedzi i tyle. Do wypowiedzi radnego Biednackiego dwie sprawy. Dobrze, może jedno. Ten temat jest drogi, o której pan mówi, starszy niż pan burmistrz Kielski. Pan Góra jest burmistrzem. Bo ten problem był już za poprzedniego burmistrza, czyli za pan Kuczkiewicza. Nie, też byliśmy jako rada tam, wspominałem na komisji. Byliśmy tam i lokalnie zapoznawali się z tym tematem. Także ten problem istnieje od dawna. Już wtedy była chęć ze strony burmistrza i rady rozwiązania tego problemu, ale nie było chęci ze strony wspólnot. Tak, owszem, bardzo ładnie róbcie, ale nie po naszym. To była taka odpowiedź. Nie wiem, czy jeszcze pan Sulenta nie był wtedy na. Raczej na pewno był na tej komisji objazdowej. Dobrze mnie pamiętam, pamięć mnie nie myli. Kilka osób tam było. I tak ten problem trwa i trwa. Nie ma woli, tak jak pan burmistrz mówił, ze strony wspólnot na rozwiązanie tego problemu. I tyle w tym temacie. A co to znaczy skandaliczna dyskusja, chyba tak pan się wyraził. Nie będę pytał. Nie będę pytał, co miał pan na myśli. Dużo jasność, jeśli na biurku tego czy innego burmistrza pojawiłaby się deklaracja mieszkańców tych wspólnot, że chcą przekazać, bo wszyscy są kierowcami tych odcinków dróg, to można mieć pretensje do mnie, że nie przygotowałem notariusza, nie zwróciłem się do rady o pieniądze na ten cel i tak dalej, a mam chętny wszystkich do zrobienia. Dzisiaj na komisji mówiłem, jeśli się zgadza połowa, nic nam to nie daje. Bo druga połowa, jak musicie robić tam, nie wiem, asfalt, i tak musi wyrazić zgodę, a my musimy być, nie wiem, właścicielem czy użytkownikiem na dłuższy czas tej nieruchomości, żeby w ogóle tam wejść z roboty. To, co się przewijało przy Funduszu Soleckim, jeszcze raz to powtórzę. Gmina nie może inwestować pieniędzy na nie swoim terenie. I koniec, kropka. Tak jak byli goście ze wspólnoty, ze spółdzielni mieszkaniowej, wnioski, które dotyczą nie naszego majątku, nie mogą wchodzić w Fundusz Soleckim. Kilka lat temu takie możliwości jeszcze były, bo można było to przeprosować. Przykładem jest remiza na Zadużu, która ma stan prawny nieuregulowany, ale docieplenie i to, co jest tam zrobione, w tamtych czasach jeszcze Regionalna Izba Uregulowania to pozwalała, a w tej chwili nie ma. Ani grosza nie może pójść na budynek, który nie jest własnością czyjąkolwiek. Jedynie garaż i samochód strażacki, to co wiąże się z PEPOSZ, to może być finansowane, ale inne rzeczy nie. Więc tutaj, panie radny Biernacki, no, ja też nie chcę tutaj, żebyśmy na koniec dzisiejszej sesji wchodzili oczywiście w jakąś retorykę i szukali kogoś do ukrzyżowania. Nie chodzi o to, że ja na przykład odmówiłem spotkania z mieszkańcami
chciałem ich przyjąć, nie chciałem się spotkać, porzuciłem ich propozycję, ale wykupienie na przykład tylko fragmentu takiego przejazdu przez gminę od jednej tylko wspólnoty nie rozwiązuje problemu komunikacji. My jako gmina powinniśmy patrzeć, że tutaj mówimy o tym, że my kupujemy to, tutaj wszyscy podatnicy. Więc nie możemy robić czegoś takiego, że kupimy kawałek ślepej uliczki i potem co? Ktoś może przyjść zadać pytanie, dlaczego? My na przykład, nie wiem, w innym miejscu mamy drogę nieutwardzoną, wy musicie jeszcze kupować, prosić, żeby ktoś łaskawie wam odsprzedał, a my jesteśmy gotowi, mamy nieutwardzoną nawierzchnię, proszę nam za te pieniądze ułożyć asfalt. Bo jeśli przyjmiemy, że w tych wspólnotach ile może być mieszkańców, panie naczelniku? Pocztowa i tutaj lutelska. Takie razie nie ma. Po 20 mieszkań, bo tam 100 mieszkań, to może być około 400-500 mieszkań. Czyli udziałowców może być około setki, ponad 100 udziałowców. To jest mieszkań. Więc przy zleceniu geodecie, no to geodeta może był tańszy. Przewróżmy sobie 100 aktów notarialnych, które trzeba zawrzeć, z każdym trzeba zawrzeć. To sam tylko geodeta i tak notarialne, myślę, że jak powiem, że to jest 100 tysięcy, to jest to jest taka kwota, którą należy przyjąć ostrożnie. Dlaczego? Dlatego, że na wzgórzu koło pana Pozona, ostatnio na zebraniu już wywagowali, że koszty, które gmina poniosła na wykup tej drogi, plus geodeta, notariusz i tak dalej, to czasem było tak, że właściciel dostawał 120 zł za grunt, 5 zł tam za metr kwadrat, notariusz 800 i geodeta 800 czy 1000 za wydzielenie tej nieruchomości. Więc na tą chwilę władowaliśmy same te kwestie prostowania wykupu drogi tyle, co koszt budowy już tej drogi. Więc tutaj jeśli panie radny Miernacki, będzie panu dane tutaj pracować w radzie, bo chyba pan kandyduje, to trzeba gdzieś na początku kadencji, że tak powiem, zabrać się za to tak konkretniej. Przed panem ci, co byli w tamtym obszarze, też próbowali to zrobić. To tak powiem panu, żeby nie było panu przykro. To, co mówił pan przewodniczący Hemperek, to jeszcze przede mną, czyli na 10 lat temu, też ktoś tam był, kto chciał ten problem rozwiązać, bo powiem tak, wykonanie tej nawierzchni w tamtym miejscu, w porównaniu do tych formalności, to już jest proste. Tylko też były takie hasła, że tak, jak gmina nam upadnie, to wystawiamy szlaban, że to jest teren prywatny, bo nam będzie jeździć pod oknami, wtedy jeździ szybko. Nikt tak nie mówi, panie burmistrzu. Nikt też tak nie mówi. Panie radny, ja mówię panu o tym, co było na spotkaniach z mieszkańcami u mnie w urzędzie jeszcze w tamtej kadencji. Jeśli teraz pan przekonał wszystkich, to proszę ich dawać szybciutko. Radny, proszę złożyć wniosek o przeforsowanie uchwały na zakup czy pieniędzy na geodetę i te wszystkie kwestie i jedziemy. Ale dopóki tego nie ma, to... Andrzej Sulenta jest... Należy zauważyć jeszcze, że mieszkańcy są współwłaścicielami tych terenów, gdzie ewentualna droga przebiegnie, nie z jakiegoś powodu zasiedzenia i tak dalej, tylko to zostało im sprzedane przez Urząd Miasta. Przez chyba? Przez Urząd Miasta. Kupując lokale, kupowali też fragmenty placu. Ale musieli za to zapłacić w budżet robotny. Tylko z obowiązku. Tak działa. Jak pan zrobił, ta droga wewnętrzna jest, to wchodzi w skład tej działki. Powstała ta droga w okresie budowy osiedla mieszkaniowego i stąd dalej tam jest na tych mapkach jako droga wewnętrzna. Natomiast uczestniczyłem w tym roku we wszystkich zebraniach wspólnot mieszkaniowych tam lokalizowanych i nie ma jakiegoś tam oddźwięku. W zasadzie na żadnym zebraniu nie poruszana była kwestia tej drogi. Zebranie wspólnota 5A, nie czekając na te rozwiązania, że gmina uporządkuje, w sensie utwardzi teren, podjęła uchwałę o utwardzeniu tej drogi kostką grupową za środki finansowe wspólnoty mieszkaniowej. Parcie na to jest w zasadzie tylko pana radnego. Natomiast
Było też na komisji w marcu poruszane, żeby przeprowadzić wizję lokalną w terenie. Pytamy pana, kiedy taką wizję możemy zrobić. Byliśmy przygotowani, że z urzędu pracownicy pójdą. Pan mi odpowiedział, ja do pana się zgłoszę i taką wizję ustalę. I do tej pory takiego zgłoszenia nie było. Tak było. Takich słów nie pamiętam, ale pamiętam. Ale ja pamiętam, że rozmawialiśmy, że bardzo pytał, skoro już odpowiednie, to po co nam radni? Po co to radni? Nie, nie, nie. W obecności naczelnika w moim pokoju pan przyszedł, stwierdził, że ja teren wizji ustalę. Byliśmy przygotowani, że zrobimy. Dlatego tutaj z góry takie działanie, że wydzielimy tę drogę, byłoby to niezgodnie, bo w planie zagospodarowania nie ma. I z góry cel przejęcia przez gminę tego wiadomo jest jaki, żeby wyłożyć pieniądze na niezwykły teren. Dziękuję bardzo. Tego tematu nie możemy w tym momencie do końca. Całej kadencji myślę, że na innym dłuższej, pięcioletniej to jest taki temat do dalszych rozmów. Proszę bardzo. Przewodniczący, burmistrzu, koledzy radni. Chciałem podziękować za przegłosowanie pozytywnie tego punktu zwiększenia budżetu na budowę ulicy Zbigniewa. To nie jest istotny problem, znaczy problem jest istotny nie tylko dla mieszkańców Nowego Sącza, ale dla wszystkich użytkowników, czy tych, którzy odprowadzają się do szkoły, czy do przedszkola, bo ciężko się było przejść, bo jest to trochę. Chciałem też podziękować panu burmistrzowi za wyasfaltowanie tego placu przed remizą. Cieszę się, że kolejny rok inwestujemy w ulicę Wzgórze. Coraz bardziej poprawia się teraz do tamtych działek. Mam nadzieję, że w przyszłym roku kolejne środki będą na tą ulicę przekazywane. Mówiłem to na komisji, od 2010 czekaliśmy na tą drogę. Piąty rok z rzędu są te inwestycje przeprowadzane. To cieszy wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że również Bełżec, bo coraz więcej mieszkańców Bełżec odwiedza tą drogę, odwiedza tą część naszego miasta. Dziękuję bardzo. Mam jeden problem. Odniesienie do radnego Biernackiego. Chciałbym zakończyć temat incydentu na stadionie. Wszyscy radni wiedzą, radny Biernacki dostają to, przedstawiają to dość obszernie. Ja rozumiem, że były to emocje związane z organizacją dość dużej imprezy. No i pod względem emocji niektórzy działają i wypowiadają się dość impulsywnie. Chciałbym tylko wiedzieć, czy gdyby impreza odbywała się dzisiaj, czy burmistrz podobnie by się zachował, czy inaczej. Moje zachowanie by było adekwatne do zachowania radnego. Postaram się dostosować w taki sposób. I nie wyrążmy takich rzeczy, które jest to koniec kadencji. Nie próbujmy teraz poszukać dziury w całym. Nie chcę z panem panie Bielanskim też polemizować, bo sposób, który się pan wypowiedział na jakiejś komisji jest niecenzuralny. No też mogę to skierować do kuratorium, jak jest pedagogiem, też to w jakiś sposób. Ale nie róbmy z tego, jak już chcę. Ja też się zgodzę z panem radnym Bernardczykiem, bo teraz w Zerwotie, pan radny też panu może się opowiadał, będąc w tej budżecie moim gościom. Ta reakcja z tego wynikała, ale nie wdrążmy już w takiej historii. To jest jeszcze jedna rzecz, która się odnieść do tego, żeby radne. Oczywiście bardzo się cieszę, że mieszkańcy się cieszą. Mam nadzieję, że będę się długo cieszył z tej radości mieszkańców. I żeby nie było, że to jest kiełbasa uboża, ujmę w planie budżetu ciąg dalszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z panów chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę dyskusji. Zamykam dyskusję. Chciałbym zamknąć. Zamykam obrady 56. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.